Bo parlamenty są to również od tego, żebyśmy się nie zabijali na ulicach. Parlamenty są od tego, żeby spór, który jest absolutnie naturalną częścią naszego życia. I nie dajcie sobie nigdy wmówić nikomu, że będzie inaczej. My jesteśmy różni, będziemy coraz bardziej różni w tej cyfrowej epoce i to jest naturalne i normalne, że mamy różne poglądy, różne wrażliwości i niech was nigdy nikt nie wiedzie żadną pokusą, że musimy być wszyscy jednym homogenatem, że musimy wszyscy maszerować, śpiewać, myśleć tak samo. Nie i nigdy tak nie będzie. A pogoń za takim ideałem jest szkodliwą, frustrującą i tak naprawdę kończącą się często tragicznie pogonią za utopią. Różnorodność jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się w parlamencie. Różnorodność, która potrafi sobą zarządzać. My nie sporu mamy unikać, my mamy cywilizować spór. Po to jest też parlament, żeby nas tego uczyć. I kiedy ja przez te dwa i pół tygodnia, które pełnię tę funkcję, próbuję mówić, że słuchajcie, musimy to zrobić inaczej. Musimy to zrobić tak, żeby ten Sejm był takim miejscem, które jak nasze dzieci będą oglądać, to nie będziemy zasłaniać im oczu. Tylko przeciwnie, będziemy mówili, chodź zobacz, jak można się różnić, jak można się spierać. Oglądacie czasami Sejm, z tego co się domyślam, w ostatnich dniach i wiecie, jak daleko jesteśmy od tego ideału. Tak? Wczoraj się mało panowie nie pobili. Już chciałem im proponować, żeby poszli sobie na solówkę do parku na Górnośląskiej, trochę emocji z siebie zrzucili, a później wrócili. Ja wciąż jestem młodym marszałkiem, więc kalibruję sobie system. Tak? Pamiętam, jak na pierwszym czy na drugim posiedzeniu, jak zobaczyłem, jaki poziom wzajemnej kultury relacji panuje na sali, jak oni się obrażają, jak krzyczą na siebie, jak się wyzywają, jak jest hałas w czasie każdego punktu. Wy tego nie słyszycie, bo te mikrofony zbierają inną część sali, tylko przemawiającego i są bardzo czułe w tę stronę, tak? One są w pewnym sensie nawet efektowe, można powiedzieć. One tylko zbierają to miejsce, gdzie my siedzimy czy mówimy. I zapytałem towarzyszącego mi zawsze, zastępcę szefa Kancelarii Sejmu, który tam siedzi na tej sali od 30 lat, mówię, panie ministrze, czy to jest ten poziom hałasu, przy którym ja powinienem reagować? On na mnie popatrzył z takim politowaniem spod wąsa, pan minister Salamończyk, i mówi, panie marszałku, to jest nic jeszcze, tak? Trzeba będzie być może mocniej dyscyplinować. Dlatego, że ja mam wrażenie, jak patrzę na tę salę, że zwłaszcza my, nowi posłowie, tych ponad 120 osób, my czasami mamy wrażenie, że myśmy kupili bilety nie na ten spektakl. Że to jest, że nie możemy w to uwierzyć. Wiecie, jak ja patrzę na tę salę, to widzę, już dziś wiem, że tam jest z 50 rozrabiaków, takich, co się drą, krzyczą, obrażają, będą się szli bić, a znaczna część tej sali siedzi jak sparaliżowana, jak steroryzowana, w domu, w którym jedno z rodzeństwa postanowiło zrobić mobbing, postanowiło zacząć jakieś złe praktyki, a oni siedzą jak trusie. Trzeba będzie ośmielić tych normalnych, którzy się normalnie zachowują, do tego, żeby oni narzucili normę tej mniejszości, która rozrabia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jak mówię, my nie zniesiemy sporów, ale parlament, ale Sejm może być tym miejscem, gdzie my się nauczymy takie przepracowywać, że Polska jeszcze głębiej nie popęka. Izrael nam pokazuje, inne miejsca na świecie nam pokazują, jak bardzo słabość wewnętrzna prowokuje zewnętrzną agresję. Jeżeli jesteś popękany, zobaczcie, co się stało w Izraelu, tak? Reforma sądowa Netanyahu zrobiona tak, jak zrobiona, demonstracje, podziały społeczne, kraj popękany, Hamas, nie wiem, być może wsparty przez Rosję, tylko na to czekał, żeby zaczęła się wojna, która odciągnie uwagę świata od wojny na Ukrainie. I Izrael przez to cierpi, Palestyna przez to cierpi, cierpią niewinni ludzie, cierpią dzieci, cierpią rodziny. Musimy być świadomi tego, w jakich czasach żyjemy i od której strony nas można zajść, gdzie jest słaby punkt. Tym słabym punktem jest nieumiejętność zarządzania sporami i różnicami, które między nami są. I od tego jest parlamentaryzm, żeby spróbować to zmienić.